Cześć wszystkim, witam was ponownie w kolejnym odcinku Hedematografii. Zanim przejdziemy do odcinka, jeszcze kilka słów wyjaśniających, co się działo w ostatnich dniach. Więc tak, ten odcinek, który dzisiaj oglądacie, pojawi się na kanale faktycznie w piątek o 18 o normalnej porze. Tylko, że potem został on zablokowany, ale niestety nie wiem, kiedy to się stało. Myślę, że tak spokojnie kilka godzin co najmniej po wrzuceniu odcinka. Ja tego nie zauważyłem wtedy, zauważyłem to w środę, czyli wczoraj. I zauważyłem to wtedy, kiedy nie było mnie w domu, kiedy zbytnio nie mogłem nic wtedy zrobić. Dlatego dzisiaj, czyli w czwartek, jak wy ten film teraz oglądacie, przemontowałem go i myślę, że chyba nic się nie stanie i spokojnie ten film możecie oglądać. I tak, miała być jeszcze druga część tego filmu i pojawi się ona normalnie w piątek. Myślę, że teraz będzie w porządku wszystko, bo na środę w ogóle miała być ta druga część, ale nie zdążyłem wtedy jej zrobić. Także myślę, że ona będzie spokojnie w piątek i tym razem nie będzie żadnych niespodzianek. Także dzisiaj zapraszam was na film 5 najlepszych polskich komedii. To tyle, bierzemy się do roboty. Numer 1. Chłopaki nie płaczą. Nie jest to moja ulubiona polska komedia, ale jest naprawdę bardzo dobre. Kuba, student szkoły muzycznej, wplątuje się w porachunki gangsterskie. Mamy Freda i Gruchę, którzy chcą ubić interes z zborcem i ginie walizka pieniędzy. Podejrzewają o to Kubę, więc chcą go znaleźć i zabić. Oprócz wątku głównego mamy jeszcze wątek poboczny borca, który nie do końca chce być gangsterem i to jest, myślę, też całkiem fajny wątek. No i przede wszystkim mamy tutaj wspaniałych aktorów. Mamy tutaj Cezarego Pazurę, który wciela się w Freda, Maćka Sztura, który wciela się w Kubę, Michała Mielicza, który wciela się w borca i pana Bohdana Łazukę, który wciela się w ojca borca. Dla mnie pan Bohdan Łazuka jest naprawdę wspaniałym aktorem, a jego rola tutaj w filmie jest naprawdę bardzo dobra. Ale oprócz tych głównych postaci mamy jeszcze postacie poboczne. Oskar, Cooper Kuby, który poznaje Irianę i się w niej zakochuje. I przede wszystkim mamy też Laskę, którego grał Tomasz Bayer. Laska jest chyba najlepszą postacią w tym filmie. Odpowiedz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. Numer 2. Erb na 700 kwadrat. Również komedia Olafa Rubaszenki. Tutaj Olaf Rubaszenko sam osobiście zagrał i to główną rolę Maxa. Max to doktor filozofii, który wykłada na jednej z warszawskich uczelni. I przy okazji pomaga też w pisaniu prac magisterskich. Zgłasza się do niego pomoc Stella, którą gra Agnieszka Włodarczyk, która jest dziewczyną gangstera Ramzesa i prosi Maxa o pomoc. A dodatkowo jeszcze potem Ramzes prosi Maxa o pomoc w napisaniu pracy doktorskiej. I podczas tych wszystkich wydarzeń Max z wzajemnością zakochuje się w Steli. A z boku jeszcze mamy porachunki Ramzesa z jego wrogiem Arnoldem, który to, że Ramzes chce się kształcić, uznaje za słabość. Także naprawdę mamy bardzo przyjemny film, tutaj też świetni aktorzy, Olaf Rubaszenko, Cezary Pazura, Agnieszka Włodarczyk. Zresztą Cezary Pazura jeszcze się pojawi. Numer 3. Killer. Killer to jest chyba, wydaje mi się, mogę śmiało powiedzieć, moja ulubiona polska komedia. Jerzy Killer, w tej właśnie roli Cezary Pazura, omyłkowo zostaje wzięty za Killera, płatnego mordercę. Przez co zostaje zamknięty w więzieniu, ale z niego odbity przez Siarę, jednego z polskich gangsterów. Siara ponownie wynajmuje Killera, jak myśli, że Killera, do pomocy w przejęciu wielkiej sumy pieniędzy, którą miałby odebrać razem ze swoim wspólnikiem Lipskim. Killer z pomocą dziennikarki Ewy, potem swojej dziewczyny, oszukuje i Lipskiego i Siarę i sam przyjmuje wszystkie pieniądze. Jeśli chodzi o Killera, tutaj naprawdę jest to bardzo przyjemna historia i tutaj naprawdę postacie wszystkie są po prostu wspaniałe. Dwie przede wszystkim świetne postacie, czyli komisarz Ryba, którego grał Jerzy Sztur i Siara, którego grał Janusz Ewiński. Mimo tego, że Killer to jest super postać, to w tym filmie najbardziej uwielbiam Siarę. Teksty Siary, nie tylko, ale głównie Siary, przeszły już do mowy potocznej. Jeszcze jest tu Marek Kondrat, czyli dyrektor naczelnik Mieczysław. Też bardzo fajna postać, zresztą Marka Konrada też lubię. Generalnie no tutaj wszystkie postacie w filmie są po prostu super. Ale oprócz Killera też jeszcze Killer 2, jego kontynuacja. Już wiadomo, że Killer nie jest tym Killerem, a prawdziwy Killer jest w więzieniu. Natomiast nasz Killer jest filantropem, czyli działa charytatywnie. Siara i Lipski wychodzą z więzienia i chcą przyjąć złoto, które Killer ma dostać od darczyńców z zagranicy. Killer 2, tak jak jedynka, jest naprawdę dobrym filmem, postacie są dobre, nic więcej chyba nie muszę mówić. Lecimy dalej. Numer 4, Poranek Kojota. Kolejny film Olafa Rubaszenki. Znowu mamy Maćka Sztura i znowu ma on na imię Kuba. Tym razem Maciek Sztur nie jest studentem szkoły muzycznej, a rysownikiem komiksu. Poznaje piosenkarkę Noemi i rodzi się między nimi uczucie. Niestety problem ma z tym na przykład ojczym Noemi, Stefan, w tej roli Tadeusz Huk. Tadeusz Huk, powiem szczerze, idealnie do tej roli pasował. Jemu Kuba nie odpowiada, więc chce się go pozbyć. Oprócz jeszcze Stefana jest też Brylant, którego gra Michał Milowicz. Jest to błędoszczony Noemi, który potrzebuje szybko zdobyć pieniądze, ponieważ jest winny dług gangsterowi Dzikiemu. A Noemi ma wielki majątek, więc chciał dzięki niej zdobyć pieniądze. Ale skoro Noemi go nie chce, zaczął podrywać jej siostrę Dominikę, która jest jej kompletnym przeciwieństwem. Także fabuła prosta, troszeczkę tej gangsteki, ale nie jest to taka główna rzecz. Film bardzo przyjemny, nic więcej nie muszę dodawać. Został nam jeszcze tylko jeden film. Numer 5. Sami Swoi. Nie tylko komedia z lat 90. i początku XXI wieku, bo Sami Swoi, pierwsza część trylogii, powstała w roku 1967. Mamy dwie rodziny, Kargów i Podlaków. Są to wieloletni przyjaciele, wrogowie i sąsiedzi zarazem. Po II wojnie światowej muszą się udać z Kresów Wschodnich na ziemię odzyskane. Tam znowu zostają sąsiadami. Wybucha wtedy spora kłótnia.
o miedzę i o krowę. Po tym jeden z braci Pawlaków, Janek, wyjeżdża do Ameryki. Po wielu latach Janek wraca, jego brat Kazimierz opowiada mu o tym, jak się kłócił z Władkiem Kargulem i o tym, jak jego syn Witia i córka Kargula Jadzia wzięli ślub. Film jest naprawdę bardzo przyjemny, mimo tego, że jest dosyć stary, jest zapamiętany przez wszystkich. Postać Kargula i Pawlaka są postacie tak już kultowe, że chyba każdy wie, kim są Kargul i Paweł. Ten film jest po prostu dobry i tyle. I to już było na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu propozycję kolejnych odcinków. Jeśli nie wydarzy się jeszcze jakaś sytuacja, to widzimy się jutro. To tyle, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!